nie skacze, ten za pisem. To 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 nie skacze, ten za pisem. Ale pan ratuje życie, nie lepiej. Ale póki co zapraszam pana Ryszarda Holcera. Dzień dobry państwu. Chcę powiedzieć, jak tutaj czekałem na to, aż mnie wywołają do tablicy. To przypomniało mi się jak prawie 35 lat temu. Jako młody, początkujący dziennikarz byłem na zjeździe Solidarności w hali Oliwii w Gdańsku. I pamiętam to takie nieprawdopodobne uczucie wspólnoty. Ja myślę, że takie uczucie, jakie myślę, my wszyscy tutaj mamy. Poczucie bycia częścią czegoś większego, czegoś bardzo ważnego. A przecież... I to jest niesamowite, bo przecież jesteśmy strasznie różni, tak? Jesteśmy mali, duzi, grubi, chudzi, na lewo, na prawo, kłócimy się ze sobą. To wiadomo, gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy zdania. Bo to jest Polska, to jest taki zwyczaj. No tacy jesteśmy różni. I ja myślę, że to, czego bronimy, dlaczego tutaj jesteśmy, to jest to prawo do różności.
Nie jesteśmy, proszę państwa, nie tylko jesteśmy dla mediów publicznych. Jesteśmy dla mediów publicznych, jesteśmy dla mediów prywatnych. Jesteśmy dla nas wszystkich. Za tym prawem do różnorodności. To, o czym śpiewaliśmy, to jest wolność, proszę państwa. To jest wolność, której nie umiemy oddać. Chcemy być różnorodni. Nie chcemy, żeby ten pan, który siedzi tam na Nowogrodzkiej w swoim biurze i tka tą swoją całą sieć intryg, kłamstw. Nie chcemy, żeby on nam mówił, jak my mamy myśleć. Chcemy być różnorodni, wolni. To jest wolność, proszę państwa. Wolność! Macie jeszcze siłę? Krzykniemy coś? Tradycję narodową. Wolne słowo! Wolny człowiek! 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 I teraz, 26 lat później, jesteście, no nie na tym samym poziomie, ale w tym kierunku jeszcze raz, czy nie? No dokładnie tak. Znaczy, my tu dziś, podczas tej demonstracji, śpiewamy pieśni. Wolne media obronimy! 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 Walczyć o wolność słowa. Musimy walczyć o to, żeby mówić publicznie. I zapraszamy redaktora Osiatyńskiego, przepraszam. Profesora Osiatyńskiego, tak. Dzień dobry. Ale też od 45 lat do dzisiaj jestem dziennikarzem. Więc to pójdzie jeszcze dalej. I my zostaniemy jako kraj cofnięci. To, co się dzieje w sprawie mediów, przyszedłem tu z konstytucją, którą współpisałem. To, co się dzieje w sprawie mediów, jest jeszcze jednym kryminalnym aktem złamania tej konstytucji. Złamania konstytucji, złamania zasady podziału i równowagi władz, która jest. Równowaga władz to są nie tylko instytucje państwowe, to są przede wszystkim może przede wszystkim wolne media. W Wielkiej Brytanii nie ma żadnych mechanizmów równowagi władz, z wyjątkiem mediów. I tam władza bardzo rzadko, a prawie nigdy nie jest nadużywana, bo rola mediów jest taka ogromna. Myśmy też słyszeli wiele gorzkich uwag na temat mediów przez ostatnie 25 lat. Sam je też niekiedy wypowiadałem. Ale możemy łatwo zobaczyć, że prawie wszystkie afery korupcyjne, polityczne, obyczajowe dotyczące polityków i ludzi sprawujących władzę były wykryte nie przez państwo.